Cześć, to Tauczy, nie witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mistrzów Brązu. Tak, obiecałem, że jak będzie 500 złapek pod poprzednim filmem, to wystąpię w shopie. Otóż było prawie 500, no ale zważywszy na fakt, że was lubię, to zdecydowałem się, że wystąpię w shopie. I zaczynamy. Ja to nazywam shopem. Tak naprawdę to jest w ogóle, to jest czerwona panda. Tak, jak ktoś nie wie, co to jest czerwona panda, razy wygooglować. A my gramy Garenem, bo Garen uzyskał najwięcej łapek w górę. Tak jak to było pod ostatnim filmem. No tak wyszło, że gramy Garenem pod ostatnim filmem. Zagram jednak z Doran z Shieldem, bo jednak gram na Pandaona. Słuchajcie, nagrywam to drugi raz. Cały poprzedni film, a był świetny, zresztą dałem posta na fanpage'u. Cały poprzedni odcinek, ponad godzinę straciłem, żeby go nagrać. Nagrałem go, on cały mi się skasował, bo w trakcie mi się odłączył dysk. I mam ogromną nadzieję, że w tym odcinku się dysk nie odłączy. Się wszystko ładnie nagra. Zmieniłem skina i idziemy topa. Poprzedni odcinek był świetny. Po prostu graliśmy mida, bo wziąłem jako drugą pozycję mida i wylosowało nam mida. I graliśmy na Ankę. I tam chyba 22.8 zrobiłem, czy coś takiego. I odcinek był naprawdę spoko, ale niestety nie nagrał się. Ale specjalnie dla was poświęcę dzisiaj kolejną godzinę, żeby pokazać wam owego Garena. Pamiętajcie, że komentarz z największą ilością łapek wygrywa i ta postać jest grana w następnym odcinku, więc nie zapomnijcie zadecydować. Mamy trzy pierwsze creepy. Tak, wziąłem pierwsze Q, chociaż to niekoniecznie jest świetny pomysł, bo akurat na niego mogłem wziąć E. W przypadku Garena tak, może taki lekki poradniczek, zważywszy, że ogląda to Patryk. Postać bardziej na topa, ja tylko na topa. Czemu on zablokował? Aha, bo akurat. Dobra. No i na Panteona nie jest to świetna postać, bo Panteon ma swój blok atak. Jedynie może jak skończy mu się mana. Ale ma jeszcze Potiona całego nieruszonego w ogóle. Na razie będę starał się farmić. Warduję sobie, będę starał się zgarnąć jak najwięcej creepów. Na Ankę to było przyjemne, bo ona była papierowa, a Garen sporo damage zadaje na takie. No i proszę. Gram z Ignite'em, ale on też, więc to trzeba na to uważać. On ma potka, więc się zregeneruje z tego. Ja mam pasywę. Moja pasywa działa tak, że czym więcej mam życia, tym więcej będzie mi regenerować, bo procentowo życie odnawia. A on może mi moją pasywę wyłączać na 9 sekund za każdym razem, jak zada mi obrażeń. Nasz eko padł na redzie. No nieźle. Lol. Tak, teraz jest chwila, żeby się odnowić. Ile creepów mam? 17, 11. Myślę, że mnie nie dogoni przy tej fali. Ale idzie już następne. A zbyt go spuszowałem. Ale nie wyrobił, bo nie umiał za bardzo laskitować pod wieżą. Więc potracił tych creepów sporo. No. I to jest pierwsza krew i Fierce Blood, bo zachciało mi się wziąć miniona, którego nawet z autoataku nie trafiłem. Już się ten odcinek zaczyna po prostu świetnie. Nerwicowany jestem. Dobra, słuchajcie. Dobrze będzie zrobić w tym przypadku akurat HP. Chociaż nie, może po prostu pójdziemy pod damage, pójdziemy na totalny YOLO. Świetny pomysł. Damage i buty. On się cofnie i będzie do przodu. No jedyna rzecz, której nie miałem zrobić, to umrzeć. Jako przyjdzie, bo weźmie farm. Świetny plan. No po co ty to człowieku puszujesz, jak ja już tu jestem? No.
żebyś ty jeszcze dobijał, ale ty po prostu to puszujesz i nawet tych klipów nie bierzesz. On po prostu je puszował. Odpuszowywał od bijącej je wieży. Tak samo wieża mogła je bić jak on. Straciłem przez niego i expa, i kasę za te miliony. Gramy pod pioruny, co kompletnie nie ma żadnego sensu w tym wypadku. Powinniśmy grać pod kompletnie inną masterkę. W tym momencie mogę się już jej kolnąć. O Jezu. Ale to nic, spokojnie, przyjdzie moment, kiedy będę użyteczny. Na razie jest 0-1, first blood of them, ale to nic. Strasznie mi w tym, słuchajcie, jest gorąco. Bardzo, bardzo. Posiedziałem ostatnią godzinę w tym i tak się zgrzałem i muszę to założyć jeszcze raz specjalnie dla was. Eko czeka z levelem 4 na 6 level Pokemon Pantheona. Nie wyłączyłem Facebooka, no jasna dupa. Dzisiaj cały dzień jest taki świetny. Dobra, siedzę i farmię pod wieżą, bo on ma 2 levele wyżej. Idź w cholerę. Nie interesuje mnie, co ty chcesz zrobić. Nie mamy w ogóle szans go zabić. Będę tracił creepów bez sensu. Tak, więc w takiej sytuacji trzeba postarać się. O, i teraz na przykład już coś zacząłem mu robić i on głupio poszedł za minionami i zginął. Prawda? Prawda? Jest ostatnim tykiem. I to mi na przykład daje jakąś szansę w tej grze. Wyszedł do przodu, dał się obić minionom, bo na pałę coś chciał zrobić i nie wyszło mu. To na szczęście są brązy. Więc myślałem, że wspomnę. No, ale teraz mamy ulti, ja kupię swoją destrukcję, bo to będzie główne zadanie nasze. Ja nie kupię swojej destrukcji, kupię armor. Kupię armor, a właściwie kupię życie. Właśnie, kupić życie czy kupić armor? 40 pancerza. Akurat 40 pancerza zrobi dużą różnicę. Kupię armor, sprzedam te poty, które wcześniej kupiłem i jeszcze kupię ten miecz. Prawie to miało sens, kupić te poty. No nie spodziewałem, że tak skopię. Boże, Eko, ty słaby jesteś. A ten Esti miał to atakami na pierniczy. Ja tam nie pójdę, srak jest martwy. Jin dostaje kilę. Ale Jina akurat garnę będę w stanie złapać. Dobra, mam armor. 99 armora, to już mi daje 50%. On ma przecież przebicie armora. Ale nie aż tyle. Mamy ten sam level chociaż. On będzie mnie tym rzucał. Teraz to już go nie kosztuje tak dużo many jak na początku gry. Więc będzie mnie tym rzucał cały czas. Mogę w sumie spróbować się w niego wbić. Boże, i nie dostał dementia. To tyle. Trochę przykre, bo ten armor nie dał mi tyle, co myślałem, że mi da. Miniony mi się obiją o wieżę, a ja kupię swoją destrukcję.
Problem stanowi strasznie jego tarcza, bo ona jest kontrą na Garena, gdzie główny jego damage to jest Q. I szczególnie maksuje Q, a już właściwie mógłbym maksować E, bez sensu zagrałem. Gdybym maksował E, to chociażby miało jakikolwiek sens. A w przypadku maksowania Q, to muszę najpierw mu zbić tą tarczę, a to jest średnio możliwe. O, berwie hit od wieży. Bardzo dobrze. Dobrze, spalił. Teraz muszę go hitnąć. I teraz Q. I jedziemy. Dobrze. Powiem wam, że to nie jest najprzyjemniejsza rozgrywka. Znaczy, trzeba sporo kombinować w przypadku walki Garenem na Panteona. Trzeba wyczuć odpowiedni moment bicia, no ale to może z tego idzie się jak trochę więcej nauczyć. Przede wszystkim tak, trzeba farmić i jak się maksuje Q, tak jak ja, mogę maksować E. Więc może lepiej maksować E na niego. Ale jak już się maksuje to Q, to najpierw zbić mu tarczę. Trzeba pamiętać, że jego tarcza odnawia się, nie trafisz. Dobra, odfleszował. Jakby nie odfleszował, to mogę jeszcze zabić. Może go jeszcze zabiję? Jestem greedy. Skacz! Jakby miał ulti, to bym go już dawno zabił. Dobra, trzeba uciekać, bo jeszcze mnie zabije. Szkoda tego double buffa. No zabiłem udany dive, spaliłem ignite'a co prawda, ale było worth. Nie mam ulti, tak to bym mógł... Chociaż może się odnowię, zaczekam aż on mnie spuszuje. Trochę to jest ryzykowne, ale zaczekam aż on mnie spuszuje. I... Postaram się... Chociaż to nie stracę expa z tych creepów. A pasywka mnie odrodzi. Ja już mam 9, już mam przewagę w levelu. Jest dobrze. W creepach zresztą też. No i to W oczywiście blokuje jakiś tam procent damage'a zawsze. No bez sensu uderzyłem w jego tarczy i znowu dostał w tarczy. Dobra, ale mam ultimate, tylko to mi nic nie pomoże. Chyba lepiej będzie się recallnąć. Nie będziemy gridować, żeby go zabić na siłę. Bo to się troszkę mija z celem, żeby teraz umrzeć. To co odzyskałem, całą przewagę, trzeba jakoś dobrze wykorzystać. Czy ja chcę iść w to na siłę? Na razie nie. Normalnie to w poprzednim odcinku leciałem najpierw damage, a potem trochę tanki, ale tutaj trzeba jednak na tego Panteona. To będzie dobry item. Dodatkowe zdrowie i zbliżenie się do słonecznej peleryny, która na pewno jest w jakiś sposób kontrująca go. Jakbym się zrobił pod full tanka, to by mnie nie ruszył, a ja bym go zabijał, ale to nie będzie ciekawe. Właśnie umierasz, użyj ulti. Dobrze, ale i tak umierasz. Szkoda mi na niego ulti, ale będę musiał je spalić. Tak je spalę. Ulti ma pewien zasięg, dlatego wiedziałem, że nie muszę na zasięg auto-ataku podchodzić. O, i dodatkowy plus, spuszujemy mu teraz turret. Będziemy mieli pierwszy turret w grze, który daje dodatkową kasę. $525 kasy. Wezmę tą falę. Grompa wezmę. To jest ich junglerem, Alisin. No jakbym go spotkał w dżungli, to jak ostatnio. Jin na bocie. To daje mi pewne możliwości. Jin jest mało mobilny. O, tylko że ja nie mam ultimata, żeby go dobić, ani nie. Thank you.
Myślę, że Panteon teraz bez XG nam się możesz wymienić, ale chyba i tak nie dacie mi rady. Nie, nie w niego chciałem. Dobra, już jego zabiję, ale Jim mnie dobija. Chociaż może nie? Z. Okej. No Zeda się już nie spodziewałem. Ale i tak jest ładnie. I teraz tak. To mogę zaraz, ale tak. Ile oni mają? Właśnie, te buty będą istotne na Panteona. Zmniejszają czas stuna. I możemy iść w Yomu, które zobaczycie, do czego będziemy wykorzystywać. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest Yomu, jakby ktoś nie wiedział, co to jest Sunfire, czyli słoneczna peleryna, pali wszystkich wokół mnie, zadając zero obrażeń, to się zaraz ten opis zmieni, jak się odradzę. Zadając 36 obrażeń magicznych po bliskim przeciwnikom co sekundę. Bardzo fajna sprawa. Nie, to jest taki dodatkowy damage do kręcenia się. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w presezonie pierwszym ten pasyw, bo teraz jest unikalny. Jeżeli coś jest unikalne, to jak kupi się dwa takie same itemy, to to nie działa dwa razy, tylko działa raz. Więc się nie opłaca kupować dwa razy takich samych. W presezonie pierwszym, na początku jak LoL powstawał, to nie było unikalne. I robiło się Garena pod 5 Sunfire'ów, który zadawał 5 razy taki damage plus kręcenie się i po prostu się miał od cholery życia, pancerza i się stało w środku i się kręciło. I tak to wyglądało. Teraz niestety albo stety już tak nie jest. No co, top laner siedzi na topie. Ja wykorzystam ten moment, że nie ma tutaj top lanera przeciwnego. Puszuję to. I wtedy będę mógł pomóc moim sojusznikom na innych liniach. O, coś Panteon. Plu, 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 plu. Nie wrzuciłeś sobie tarczy. Teraz sobie wrzuciłeś. Bardzo dobrze zagrałeś. Nie ma to znaczenia większe. Minionki halo. No i teraz możemy już sobie cisnąć bekę z Panteona, że jest taki słaby. A my tacy dobrzy, bo już nam jego dzidy nie robią pożycia do ręki. Praktycznie nic nam nie robi. Dobra, czas wreszcie pomóc naszemu teamowi. To jest ten moment, kiedy Garen wpada w środek i stoi, tak? Czy jeszcze nie mam za mało życia? Ale zawsze można spróbować. Nie wiem, gdzie są przeciwnicy. Tu jest Lissi i Blitzcrank i Jhin. Nie trafisz. Dobra, Garen to jest spoko postać. Znaczy ogólnie nie, ale tak. Ale wpadł. Szkoda, że zostawiam tylko Blitzcrank. I że jego fokusuje. No nie. Nie wierzę. Zed. Jesteś martwy. Nie mam Ignite'a. Nie wierzę! No to bije ktoś, że go? Aha, mój team nie ma mnie w dupie. Ja jej tak żyję. Pal się! Pal się, kolega. Tak. Sorakę. Czekaj, pod którym przeciw... O, to jest to, po co jest gar. Tylko i wyłącznie do tego się nadaje. Nie przepadam za postacią, bo jest ogólnie dość... Mocno nie wymaga skilla. Wystarczy wiedzieć, kiedy się wbić, a kiedy się wycofać. Żeby farmić pieniądze. No nie trafiłaś. Farma na topie. Dobra, spadam stąd.
Sporo farmy mi się spaliło. Kompletnie niepotrzebnie. Dobrze. Idziemy teraz bardzo ważny item. Jeden item od destrukcji, drugi item od destrukcji, trzeci item w drodze. Znaczy rozwinięcie drugiego w drodze. Tak, mamy armor, mamy życie, mamy Magic Resista już. Ogólnie jesteśmy teraz pełnoprawnym Garenem. Możemy wchodzić w środek jak dzik i mieć wszystko w Tak mniej więcej działa Garen. I zabrałem pół życia, które zaraz mu się odnowi z pasywy. I ich zostanę twarz. Zaraz możemy powtórzyć procedurę. Mniej więcej teraz, bo Jin głupio stoi. Teraz w stronę Lee Sina. Nie, to może być ten. No. Tak mniej więcej działa pełnoprawny Garen. Piszcie brązowy odcinek. Myślę, że sobie poradzicie. Dobrze, Soraka, banan na twarz. No i co? No i kończymy ich powoli, bo przedstawiłem już całe działanie Garena. Wystarczy, że się ma te itemy, które mam aktualnie. Jeszcze ten jeden skończę i będzie już totalnie po sprawie. Hej! Spin, tu, win. Spin, tu, win. Dobra, skończę? Skończę. Taniec złonego brawo. To jest właśnie to. I co by sobie tutaj dorzucić jeszcze? Możemy sobie dorzucić to, albo jeszcze więcej destrukcji. Przez to. A słuchajcie, ostatnio tego nie zrobiłem, to tym razem to zrobię. 11-2. Ted na początku nie ma żadnego znaczenia dla Garena. To jest człowiek destrukcja. Człowiek destrukcja, tylko trzeba destrukcję budować, armor, Magic Resista i przede wszystkim HP. Już to mi nie da HP, ale da mi więcej damage'a. I destrukcji. Cześć. Naprawdę nie zdążyłem użyć ultimate'a. No nieźle. No dobra, to co? Będziemy powoli szli do końca. Ezik. O, mój topień się ładnie pusznął. Może mogę dokończyć. No, free kill. Trochę chyba głupio będzie biec w czterech, ale co mi tam? Ona się spaliła. O, on ma dobry ducha. No, ale dostałem stuna. Dobra, przegiąłem. Dostałem stuna, nie odpaliłem temu w ogóle. I leciałem zbytnio na pałę. Ale teraz mamy jeszcze więcej damage'a. Tak, damage.
piękne, jeżeli, jakby ktoś nie wiedział, jeżeli Echo użyje E i znajdzie ten moment do skoku, w którym ktoś odpali flesza albo coś, to może za nim polecieć nawet za ścianę czy kilometr dalej. Czasami nie, czasami się zawiesi w miejscu. Różnie to bywa, nie wiadomo od czego zależy. Nie jest najlepsze Echo życia. Ale chociaż próbuję. Dobra, straciliśmy Legendary przez Grid. Zapomniałem, że jestem mniej tankowatym Garenem, tylko bardziej pod damage. I don't need IO, bla bla bla. Przyda się zabić ten inhibitor na topie i powoli kończyć tą gierkę. Może nie tak epicką jak poprzednia, ale dalej w czerwonej bandzie. Szopie. Chodź o! Ej, ktoś nie wiedział, dwa razy kliknięcie E wyłącza to E, co jest dość istotne. No i włączamy naszą tarczę magiczną, to jest ten trzeci item, jak ktoś nie wiedział. Pierwszy daje nam szybkość ataku i szybkość biegania, to jest dobre na doganianie razem z kół. Na tym polega ta postać, ma dogonić przeciwnika. To ja idę na razie. Czekajcie, obrócić się? Nie, w tym momencie nie. W tym momencie za dużo minionów. Przecież miniony mi tyle derędzia na gierę zrobił, że nic. Miniony mu nie zbijają pasywek, które go cały czas leczy, więc on się więcej leczy niż swoje derędzia miniony. Ale w bazie to ich nie będę zabijał, bo wpadnę pod turety i się sam zabiję. Chcieliście Garena, to macie. No i przypominam oczywiście o bardzo ważnej rzeczy, że komentarz z największą ilością łapek wygrywa i ta postać jest wybrana do następnego odcinka. Zablokowałem akurat. O, zet. Tu. Po co mi ulti? Dobra, czas wykorzystać Garena. Zabiję go? Za auto-ataku? Zginę od Ignite. Dziękuję. Koniec tego odcinka. Łapki w górę, pamiętajcie, te reklamki były tam w co 7 minut jakoś. Takie, to możecie w nie kliknąć, jak będą leciały tam na dole takie paski. No i to było na tyle. Mam nadzieję, że teraz się nic nie skopało i się całe wszystko ładnie nagrało. A tymczasem powiem wam, ile damage zdałem, bo ostatnio mi zgłaszaliście, że nie powiedziałem. Otóż Z zadał więcej niż ja, bo 27 tysięcy, a ja 26 800. Smutno. Tak, ale 17-3-1, przyzwoity Garen bym powiedział, mocne S+. A tymczasem ja się z wami żegnam, tu macie latające ten subskrypcje i pamiętajcie, żeby subskrybować, dawać łapki w górę i poprzedni odcinek. I teraz za to, że normalnie jestem w shopie, a la czerwonej pandzie, możecie dać 500 łapek w górę, to też w następnym odcinku postaram się być, ale gorąco w tym. Dobra, póki co to ja się z wami żegnam, na razie, cześć!